I tutaj znowu spojrzenie w lustrzanka, bo tu wchodzimy w kolizję z lusterkiem tramwaju. Możemy zaczynać. Tematem kolejnej lekcji będzie zatrzymanie na polecenie. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w prawo. Na egzaminie egzaminator może powiedzieć: proszę zatrzymać się w pierwszym możliwym miejscu. Naszym obowiązkiem będzie odnaleźć takie miejsce i zatrzymać się w prawidłowy sposób. Oczywiście egzaminator nie może na egzaminie wydać nam polecenia niezgodnych z prawem o ruchu drogowym. Nie może powiedzieć: proszę się tu zatrzymać, a tam będzie zakaz zatrzymania. Jedynie może powiedzieć: proszę zatrzymać się w pierwszym możliwym miejscu. I my będziemy musieli to miejsce odnaleźć. I teraz przejedziemy sobie wszystkie te miejsca. Niektóre są te, w których zatrzymują się egzaminatorzy. Niektóre noszą cechy takie, czyli różne typy zatrzymywania się, jak trzeba się zachować, w jaki sposób się zatrzymać i jak to wygląda.